Dzień dobry. Zapraszam Was na kolejną lekcję z różą, związaną z analizą stepów akermańskich. Pierwszą część tej analizy mamy już za sobą. Była w poprzedniej lekcji. A teraz czas na dwie refleksyjne strofy, trzecią i czwartą. Do nich właśnie przejdziemy. W każdym sonecie trzecia i czwarta zwrotka to refleksja na temat zawarty czy zapisany w obrazie poetyckim pierwszej i drugiej zwrotki. Popatrzmy na tekst. Stójmy. Jak cicho. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się motyl kołysa na trawie. Kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła. To właśnie instrumentacja głoskowa. Nagromadzenie jednakowych głosek syczących w bliskim sąsiedztwie. Słyszę ciągnące źrenice sokoła. Kołysa. Wąż śliską piersią dotyka się zioła. Zwróćcie uwagę na te żurawie. Atrybuty ojczystego krajobrazu. Motyle, sokoły i zioła. One wzmagają nostalgię za utraconym rajem, którym mieni się ojczyzna. Podmiotu lirycznego, utożsamianego z poetą. Mieszkańca Litwy, zagubionego w bezmiarze krymskich stepów. Ojczyzna, utracona na zawsze. Jakże ukochana, z niemożnością powrotu do niej. To rodzi w sercu ból i żałość, i tęsknotę, i pragnienie usłyszenia tego, czego nie można usłyszeć nawet w wyobraźni. W takiej ciszy. Kolejna zwrotka. W takiej ciszy. Tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. Zwrócę jeszcze uwagę na wykrzyknik po słowie cisza, będący jej wzmocnieniem. Cisza z wykrzyknikiem jest przejmująca. Czasami mówimy, że dźwięczy w uszach. To przejmująca, przerażająca cisza, głośna w swej cichości, groźna dla serca strudzonego pielgrzyma, któremu nie dane jest spocznienie na łonie ojczyzny. Cisza wyolbrzymiona przez niezwykle subtelne dźwięki, praktycznie niesłyszalne ludzkim uchem. Tu wydawane przez ciągnące żurawie, motyla kołyszącego się na trawie i węża pełznącego wśród ziół. To zabieg hiperbolizacji, ukazania zjawiska. Zapamiętajcie to, proszę. Hiperbolizacja. Wyolbrzymiona cisza nie przynosi ukojenia i spokoju, a wręcz prowokuje poetę do wspomnienia ojczystych stron. Nadzieja na powrót jest daremna. Wędrowiec więc, choć z żalem, postanawia kontynuować podróż. Po jakże odmiennym od wspominanego krymskim krajobrazie. Ta chęć ruchu powoduje dynamiczność. Czasownik w trybie rozkazującym. Jedźmy. Ale dynamiczność i ruch wykazuje też przyroda. Szumiące łąki, przelatujące nad przestworem ptaki, przemykający wąż i miesłowy. Wskazujące na ruch. Wrażenie ruchu potęgują pozostałe czasowniki. Wpłynąłem, nurza się, brodzi, szukam, omijam. One też podkreślają ujawnienie się podmiotu lirycznego. Sonet swą formą gatunkową poprzez obraz poetycki służy ukazaniom refleksji i emocji podmiotu lirycznego. Zawsze składa się z czterech zwrotek. Dwie są czterowersowe, opisowe,
i dwie trzywersowe, refleksyjne właśnie, o wiadomym układzie rymów. A, B, B, A, oceanu, brodzi, powodzi, burzanu. Druga, A, B, B, A, kurhanu, łodzi, wschodzi, akermanu. Trzecia, C, D, C, żurawie, sokoła, trawie. I czwarta, D, C, D, zioła, ciekawie, woła. Zostawiam Was z tą nostalgią podmiotu lirycznego i utraconą jego ojczyzną. Abyście mieli w sobie radość, że Wy macie ojczyznę na wyciągnięcie ręki. Z tą radością Was zostawiam. Pa, pa. Do widzenia. Do następnej lekcji z różą.